Cześć, nazywam się Natalia Kuroś i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak śpiewać wysoko i czysto. Ale zanim pokażę Wam skuteczne ćwiczenie, to może najpierw odpowiemy sobie na pytanie, co powoduje, że czasem zdarza się nam to, że mamy problem z tymi wysokimi dźwiękami. Bardzo często odpowiedzialnym winowajcą za brak wysokich dźwięków, za tym, że się zaciskamy, że śpiewamy nieczysto, są nasze mięśnie, a konkretnie to, że używamy tych mięśni, których nie powinniśmy używać w trakcie śpiewania. Jak znajdziecie sobie tutaj krtań, wyczujecie tutaj swoją krtań, to ona tutaj z przodu ma taką chrząstkę i od wewnętrznej strony tej chrząstki przyczepione są do niej właśnie w taki sposób od przodu dwie struny głosowe. Na końcu tych strun głosowych mamy chrząstki nalewkowate. Ja na to mówię joysticki, dlatego że one sterują tym, że struna nam się domyka, ale one także sterują tym, przez to, że mogą się odchylać do przodu i do tyłu, sterują tym, że wydobywamy wysokie albo niskie dźwięki. No i teraz można by powiedzieć, ok, ale w czym problem? Problem może pojawić się wówczas, kiedy zaczynamy używać zewnętrznych mięśni krtani, czyli inaczej mięśni zwieracza gardła. Te mięśnie są bardzo ważne, dlatego że one odpowiadają za przełykanie, za połykanie, ale nie potrzebujemy ich w trakcie śpiewania. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy one zaczynają się aktywizować, uwaga, zaciskają nam się na krtani w taki sposób, że te nasze joysticki nie mają miejsca do tego, żeby się odchylić do tyłu i rozciągnąć naszą strunę. Dlatego czasem zdarza się tak, że ludzie mówią, ja nie mam gór. Nieprawda, wszyscy mamy tak zbudowane struny, że możemy śpiewać wysokie dźwięki i niskie dźwięki, tylko to jest kwestia tego, jakich mięśni używamy w trakcie śpiewania. Przejdźmy teraz do ćwiczenia. Ćwiczenie będziemy wykonywali na zbitce wi-wi i wo-wo. To pomoże nam w tym, żeby bardzo ładnie popracować sobie z całą naszą skalą i z niskimi, i z wysokimi dźwiękami, właśnie po to, żeby poćwiczyć to, jak te nasze joysticki rozciągają nasze struny. Żeby to mogło się dziać w sposób swobodny, musimy zwrócić uwagę na to, żeby za każdym razem, kiedy będziemy brali oddech, spróbować sobie lekko ziewnąć po to, żeby tą naszą krtań rozluźnić. I to, co się wtedy będzie działo, to, że ta nasza krtań zjedzie na w dół, a potem wróci na to samo miejsce. I to bardzo dobrze, dlatego że nie chodzi nam o to, żeby ona była nisko, chodzi o to, żeby ona była rozluźniona. Drugą rzecz, na którą będziemy zwracać uwagę, to na ilość powietrza, którą będziemy wydychać. I teraz uwaga, chodzi o to, żeby struny były domknięte. Posłuchajcie, jak będzie brzmiało to ćwiczenie z domkniętymi strunami, a potem z niedomkniętymi będzie. To jest dobrze zrobione ćwiczenie. A teraz uwaga, nie domknę strun. Posłuchajcie tego. I teraz słuchajcie, patrzcie, na koniec zabrakło mi oddechu. Dlaczego tego oddechu zabrakło? Bo wydychałam za dużą ilość powietrza. I teraz uwaga. W momencie, kiedy my nie domykamy naszych strun, czyli pozwalamy, żeby za duża ilość powietrza z nas wychodziła, to właśnie bardzo często wtedy mamy problemy z intonacją, dlatego że struny nie domykają się we właściwy sposób i pomimo tego, że sygnał z mózgu zostaje wysłany tutaj i jest mowa zaśpiewaj ten dźwięk, to przez to, że struny pracują nienaturalnie, to powoduje, że nie stroimy. Więc to jest ważna rzecz, czyli śpiewamy z domkniętymi strunami. A kolejna istotna kwestia w trakcie ćwiczenia, którą będziemy zaraz robić, to żeby nie przegiąć w drugą stronę, czyli nie zrobić tak zwanej świnki. Posłuchajcie tego. Chodzi nam o to, żeby dźwięk był domknięty, ale bardziej huczący, czyli ok, dobra. No to startujemy z ćwiczeniem. Zaczynamy od dołu. Tutaj nie rozluźniamy nie wiadomo jak bardzo naszej krtani, dlatego że naturalnie krtań mamy nisko. Posłuchajcie. Siewamy. Znowu siewamy. Śpiewajcie dalej.
uwaga, teraz zaczynają się nam dźwięki przejściowe. Szczególnie dla pań, posłuchajcie tego. Rozluźniamy krtań. Śpiewamy jeszcze wyżej. Zwracamy uwagę na to, żeby nie brać za dużego oddechu. Bo to może nam przeszkodzić w wydobywaniu wysokich dźwięków. Jeszcze parę dźwięków, wytrzymajcie. To była większa część naszego ćwiczenia. Pamiętaj proszę o tym, że jeśli nie wyciągasz tych górnych dźwięków, to żeby nie śpiewać ich na siłę. Dlatego, że śpiewanie na siłę, wyciskanie górnych dźwięków powoduje, że nasza pamięć mięśniowa zapamiętuje błędne ustawienie, a tego chcemy unikać. Więc to, co proponuję, to ćwiczyć systematycznie i łagodnie i śpiewać te dźwięki, które jesteś w stanie w danym momencie. To jest jedna ważna rzecz, a druga istotna kwestia to jest to, że to była część ćwiczenia. Jeśli śpiewasz nisko, masz niski głos, pamiętaj, żeby dołożyć sobie przynajmniej oktawę w dół jeszcze i wtedy będziesz miał cały obraz, całą skalę tego, jak należy ćwiczyć ze swoim głosem. Jeżeli jesteś zainteresowany rozwojem swojego głosu, zachęcam Cię do zajrzenia na naszą platformę edukacyjną, na której czeka kurs wokalny, dostępny w dwóch wersjach, wersji podstawowej oraz wersji z konsultacją wideo. Dzięki temu będę w stanie ocenić, jakie postępy zostały poczynione oraz dać feedback na temat tego, co można jeszcze poprawić. Link do kursu dostępny w opisie filmiku. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.